Siemano drodzy widzowie, witam w kolejnym, trzecim odcinku Sabbath of the Witch, czyli Sabbat Czarownicy, jakkolwiek będziemy sobie to tłumaczyć, tak będziemy sobie to tłumaczyć. Jak zwykle nagrywam to, co nagrywam po nagraniu odcinka. Niestety zazwyczaj jest cisza ze względu na to... robimy sobie właśnie save'a. Jest cisza ze względu na to, że muzyka się skończyła, ja nie popchnąłem fabuły do przodu. Ten odcinek przyniesie nam bardzo dużo wyjaśnień. Dowiemy się, o co w tym całym bałaganiku, w tym całym cyrku chodzi. I powiem wam, że odpowiedź na to pytanie jest naprawdę fajna i naprawdę mi się podoba. No i wraca nam Trollface. Zainteresowani, co mam na myśli? Zapraszam do oglądania. Dobra, zobaczmy, co się stanie z buteleczką. W zeszłym tygodniu zostawiliśmy sobie cliffhanger na temat tej buteleczki, więc mam nadzieję, że stanie się coś fajnego, a podejrzewam, że stanie się coś fajnego. Jeżeli się nie stanie, to będę odrobinę zawiedziony, ale jedziemy. Buteleczka zaczyna świecić. Fajna muzyka. Okej. Wyjebało. Dobra, totalnie nie mam pojęcia, co się dzieje. Ale wygląda, to są fragmenty. No to są pióra, dobra, ale co one robią dokładnie? Zaraz się coś stanie. Zaczyna nam dzwonić w uszach. Wow. Czy to są jakieś wspomnienia? Myśli tych ludzi? Może to są jakieś przepowiednie? Myśli tych ludzi? No, mam nadzieję, że zaraz się dowiemy. Jealousy, anxiety, joy, sadness. A może to są jej uczucia, przez co ona jest taka spokojna, bo zabutelkowała swoje uczucia. O! A, dobra, okej. Okay. Desu ka?
Liczę, kochaniutka, na wytłumaczenia, co się właśnie odjebało. Czyli teraz mamy myśli wszystkich. I butelka jest pusta. I to jest pytanie, na odpowiedź, którą czekamy. Źle to powiedziałem, no ale rozumiecie, o co chodzi. Wytłumaczcie mi, o co chodzi. Świetne, fajna animacja, jak nim trzęsie. Teraz wytłumaczcie mi, co to są te fragmenty. Czyli to. Dobra, mam pewne podejrzenia. Chyba już mówiłem o tym, co to jest, że to są jej myśli. Dobra. Albo dostaniemy odpowiedź, albo się zaraz zeżygamy. Please stand by. Zarzekał się. Ja bym ją ożygał za to, co zrobiła. その前に正直に答えてください。心のかけらは言葉通りです。人の心のかけら、喜怒哀楽。その微妙そうな顔、やっぱりごまかしているわけじゃなさそうですね。 Tylko po co? Musimy się dowiedzieć, po co. Thank you.
jeszcze jedno. Taka. Demo Hoshina-kun wa sono namae ni kokoro atari wa nai desu yo. Hai. Takayasu-senpai wa kono gakuin no san tsui senetsu onaji klasu no joshi to tsukiyau koto ni natta rashiku. Hajimete no kanojo de hijou ni yakou. Okay. Uranatta desu. Sono Takayasu-senpai no kousai aite de aru. それでどうすれば付き合えるように無事交際できるようになってその時の嬉しい気持ちの一部をあの瓶にかけらに宿っていた感情といいますか記憶を読み取ったんじゃないかと。 OK, czyli jak ona pomaga, to powoduje to. Dobra, no i coś już mniej więcej. だったら部活のレギュラーが取れなくて悩んだり恋人の浮気に関する悩みは。 OK, to widzieliśmy. はい。はい。Tylko po co? Ludzkie serce jest bardzo sensowne i balans jest ważny. Jeśli to było miłe uczucie, to za dużo to jest. Tak, takie osoby też są. Dlatego trzeba zachować balans w sercu. Wiecie co? To jest bardzo sensowne wyjaśnienie całej tej sytuacji. Skąd ona w ogóle ma te piórka? Miała właściwie. Bośmy je zajebali! No. まだ残ってるの、あやち。で、星名じゃない。それはこちらのセリフだ。君の方こそ何をしてるんだ、こんなところで。ん？変なことしてないだろうね。Tak, jak zwykle. Zaraz wracam. Dobra, już jestem. Muzyczka nam się skończyła, ale. Zaraz powinna się. Okej. Okay. Co za suka. Jebnijmy jej. Kurwa, lubię nas. Nas mam na myśli narratora, głównego bohatera, czyli w gruncie rzeczy mnie, no. Zacząłem się utożsamiać z byciem głównym bohaterem, zresztą to chyba ma tak wyglądać. Jesteśmy bardzo spoko kolesiem. Przyszliśmy, pogadaliśmy sobie, nie zachowujemy się jak buce. No, już go lubię. Chociaż ty mogłabyś się zachowywać trochę lepiej. Nie wiem, o co chodzi z tą postacią, ale zdajemy się mieć bardzo luźne podejście do niej. Saki iwareta tori. Chotto ochitsuite kangaete mimasu. Hai. Watashi ni kokoro no kakera no koto.
直接行こうと思います。わかりました。ありがとうございます。念のために連絡先を教えてもらってもいいですか？Jak wyrwać sobie panienkę? Oczywiście. Jak wyrwać sobie dziewczynę? Dobra, nie używajmy określenia panienka. Bo ja używam tutaj określenia panienka jako szlachcianka, nie? Że dama, czy coś w tym stylu, a niestety w języku polskim słowo panienka odnosi się no niezbyt pozytywnie. Dobra. Farewell? Czyli to będzie na... Sabaroichi, czyli to będzie nasz cały klub. Okej, okay, spoko. Dobra. Mega fajna muzyka. Normalnie też bym raczej był skłonny uwierzyć, że to był jakiś żart, gdyby nie fakt, jakie umiejętności posiadamy, nie? Dabum, dabum. To jest odgłos wibracji. Nie, no kurczę, wysyłaj. Boże, protagoniści w tych grach to frajer. O, to frajerzy. Wygląda jak domokrążca, jak akwizytor. おはようございます。星名くんを待っていたんです。一緒に来てほしいところがあり。はい。昨日のことを相談したら、実際に会って確認したいと言われて。OK。だからお願いです。できれば早いうちがいい。ありがとうございます、星名くん。Jak już mówiłem, podoba mi się, jak bardzo jesteśmy poważni w tym wszystkim. Odbiega to trochę od typowej wizji protaga japońskiego, gdzie byłoby masa zawstydzania się, gadania o cyckach i krwawienia z nosa. Tu jest to kurde fajnie rozwiązane, przynajmniej na razie. Zobaczymy na jak długo.
Schwarze Katze, okej. Okej. No i zobaczmy. Nanao. Aha, czyli to jest okej. Okay. To jest blond. Wszystkie te postacie wyglądają jakby były w tym samym wieku. Good stuff. じゃあ、ダージリンを。星名君は？ちなみに私としてはブレンドがおすすめなんだが。かしこまりました。 お待たせしました。 No, czekam na jakieś wytłumaczenia i zastanawiam się, czy powiemy im, jakie my mamy umiejętności. さて、説明しよう。まず結論から言うとだね。星名君が取り込んでしまったここ、欠片についてはこんな事態は初めてで想定外だ。 だから確証はない。ただすぐに問題が片付く。それに解決できるかは正直なところ星名君にかかっ。オッケー。そもそも星名君はどうして心の欠片を取り込んでしまったのか。星名君、おそらく君の胸には穴が開いてる。星名、決まった気もじゃ、まあ、ジュレフ作中。もちろん肉体的な話じゃない。 人の心はもろいものでね。ちょっとした感情で、穴って、私、この年頃で穴が開くのはかなり珍しいからな。まあね、心に穴が開いているというのは、諦め、受け、星名君には大きな悩みがあるだろう。しかし、その悩み、 心に穴が開くというのはね、どうしようもないことと受け入れ、見限り。どうやらあるようだ。なら、やはり、その穴に欠片は引き寄せられたんだろう。心にも傷を癒そうとする際、他人の欠片では、星名君の心を埋めることはできない。 Właśnie, o synestezji mówiłem dwa odcinki temu.
あくまで体質であって病気で、あの、それは例えば私が今何を考えているのかも分かったりするんですか？Ciekaw jestem, czy odpowiemy. まず間違いなく君の心じゃ穴を埋めるためにはその能力を何とかしないといけないんですね。もしかして星野くんはご両親にもその能力について相談してない？ Stary jest dziwny, matka nie żyje, więc nie bardzo. なら、は、そうか、そうか、だからな、ナナオ、穴を埋める方法については何かないんですか？ Na pewno trzeba robić dużo fajnych rzeczy, zakochać się i inne tego typu. 具体的な方法は今のところは思い…そ…穴を埋めるっていうのは、要するに諦めを受容して…つまり星名くんの場合は、能力を抱えたままでももっと前向きに明るく生きるようになればいいわけだ。Czyli po prostu musimy być szczęśliwi. So. Naritai to mottemo. Kanta ni narele mono demo nai daro. Gutaiteki na hōhō ga omoi tsukanai to iu no wa sōyū koto desu ka? Hōhō wa hitotsu ja nai. Tada, dou iu hōhō ni naru ni shiro, subete wa Hoshina-kun no kokoro shidai to iu wake da. Dobra, czyli podsumowując, żeby oddać fragmenty emocji do Nene, która ich potrzebuje, bo coś, nie wiem jeszcze co, ale mam nadzieję, że się dowiem. Musimy po prostu być szczęśliwi, ponieważ ze względu na nasze umiejętności, prawdopodobnie naszą rodzinę, jesteśmy, mamy puste serce. No, matka nam zginęła, ojciec jest troszeczkę nieobecny, więc... To trochę... Trochę jak w Atri, jak Atri nas poprosiła, żeby powiedzieć jej, co to jest szczęście, nie? To coś podobny koncept. いや、そうだな。ナナオ。君は先ほどどうしてこんな能力を持ってるのかと言ったが、その君の能力、それは魔法だよ。Jesteśmy czarownicem. Dobra, to był głupi żart, naprawdę. Jesteśmy czarownicą. To znalazłem serię książek na temat czarownic. Pierwsza książka nazywa się Revenge is a Witch. Tam określenie... każda osoba jest określona jako witch, czyli czarownica, nie wizard. Jako mężczyzna i witch jako kobieta, tylko tam jest wszystko witch, więc mężczyźni też są witch. Więc jesteśmy czarownicą, no, po prostu. とある契約というのが重要でね。そういうことだ。ああ、そのままの意味だよ。Okay.
Czekajcie, ja sobie muszę jeszcze raz przeczytać, bo nie rozumiem do końca. Eper. Okej, czyli żeby stać się wiedźmą, musimy... Trochę zjebaliśmy. Tyle się domyśliłem. Dobra. Czyli jeżeli to dobrze rozumiem, jeżeli mamy jak to nazwać? No. Jeżeli jesteśmy dostosowani do magii, no kurwa, brzmi to głupio, ale... O, jeżeli mamy potencjał do użycia magii, możemy to zrobić, ale musimy... trochę zakręcona ta teoria. Czyli musimy użyć magii, żeby dostać magię na stałe? A my odziedziczyliśmy magię po matce, która zebrała całą buteleczkę uczuć i zażyczyła sobie, że chce potrafić czytać myśli, ale musiała mieć jakąś małą magiczną cząsteczkę swoją, żeby móc zebrać to wszystko i dać sobie prawdziwą moc. O to tutaj chodzi? Tak to rozumiecie? Czy mnie się coś pojebało? Bo niestety mam wrażenie, że trochę sprzeczne informacje mi tutaj udzielają mi tutaj trochę sprzecznych informacji. Okej, czyli to w gruncie rzeczy potwierdza to, co powiedziałem, że kontrakt jest po to, żeby zyskać konkretną moc, ale żeby zyskać tą moc, używamy cząstki swojej magii, którą tam posiadaliśmy. Ta cząstka magii, którą posiadamy, będzie nam potrzebna do zawiązania kontraktu, żeby uzyskać wielką moc. Tą końcówkę wymyśliłem trochę, ale tak mi się coś wydaje. Okej. それは願いを叶えるための対価であって、いわば必要経費みたいなもの。契約を交わした魔女は自身の感情でも魔力を支払わなければならない。しかもその魔力は強制的に徴収される。そして何よりも一度契約すると途中で解約はできず完遂するしかない。Okej.
常に正しい感想だ。そもそも魔女というのは悪魔に身を売ったものという意味だからね。Zajebiście. そうだよ。ねねの。やめてください。私のことは言わなくていいんですよ。あは。Czyli demon zabiera nam konkretne emocje jako, jako zapłatę za kontrakt. Czyli to jest po prostu metoda. No, to jest spoko. She's a real master masturbator. Kurwa. Spoko. Okej. そういう興奮も含めて強制的に気持ちよくなっていくという方が何が代償として引き出されるかは契約者には選ぶことができないんだ。うん。おすすめしない理由は分かっただろう。もっとも先ほど言った通り、星名君は魔女にはなれないだろうが。心のかけらを回収するためには星名くんの心を埋めなければならない。Mhm. Dobra. Zobaczmy sobie jeszcze raz. Przeczytajmy sobie. Czyli tak, mamy kontrakt z demonem. Sprzedajemy duszę demonowi. I to jest coś, czego nie do końca rozumiem. To są mocne emocje, które są zabierane Ayachi. I tymi emocjami w przypadku Ayachi jest podniecenie. Ale jak ona jest podniecona... Okej, dobra. Teraz ma to sens. Czyli ja to rozumiem w taki sposób, że jeżeli ona jest podniecona, to znaczy ten demon, czy ta... No demon, tak? Nazywajmy to tak, jak jest tutaj nazwane. Demon, z którym podpisała kontrakt, zażyczył sobie, że emocją, której od niej oczekuje, będzie podniecenie, więc rzuca jej niepohamowaną ochotę na seks, czy tam podniecenie seksualne, które musi zaspokoić, wtedy jest więcej tego podniecenia i on dostaje swoją zapłatę. Hmm.
Okej. Dobra. A my musimy załatać naszą dziurę w sercu i my już nie możemy podpisać kontraktu z demonem, ponieważ już mamy magię. Okej. それはどうだろう。仮に能力が消えたとしても、悩みが一つ消えたからといって、人が変わったようにポジティブな人間になれると思う？No. 生きている以上、悩みがなくなることはないよ。だから、もうこんな家庭も魔女になれない以上無意味。ああ、それか。悪魔というのはあくまでイメージの話だよ。本当はどちらかというと妖精や精霊と呼ぶ方が近いかもしれないな。Dobra, na potrzeby naszych następnych rozważań nadal będziemy mówić o demonach. Nie będziemy rozgraniczać na wróżki i duchy. Not back from depression land, are we? Fajnie jest, fajni jesteśmy, naprawdę. Arp to yundaga ne. Nihon nara yōkai to iu iikata o suru kamoshirenai na. Yōryō o enai ka? Sou da ne. Naraba. Okay. Dekiru. To iu yori mo. O, ty jesteś wróżką. Nanao nie jest człowiekiem. To jest kobieta, która zawarła kontrakt z Arpem. O, jak miło. これが七尾の本当の姿。まあそういうことだ。しかし人間の姿です。テレパシーというか、もうこれも魔法だ。To teraz pozostaje pytanie, dlaczego? A czekaj, czy oni powiedzieli, chyba było powiedziane, że było na pewno coś takiego, że kontraktor nie może wybrać, jaką emocję, jaka emocja będzie od niego oczekiwana, jaka silna emocja będzie od niego oczekiwana, czy że kontraktorzy nie mogą wybrać, czyli jakby Nanao również nie miała wpływu na to. その点はどう説明すればいいか。強い感情、つまり日本にも猫が年老いて猫股になるという伝説があるだろう。 OK。 この目で長い月日を重ねていくと、この世の断り以外のものが見えてくるような。No i に変化できる存在になるというわけだ。どこを見て言ってるんですか？の。
Okej, okay, czyli mamy do cenzurowania cycki tutaj. Okej. Okej. No dobra, spoko. No. Nie wiem, mnie się trochę to kojarzy, jak było w przypadku Madoki, gdzie Kyuubi, on się nazywał. Kurde, mogłem pomylić imię tego, nazwijmy go kotem z Madoki. W każdym razie to się na początku wydawało, że to on jest taki dobry, fajny, nie? A potem okazuje się, co tak naprawdę zrobił z nimi, żeby dać im moce. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to obejrzyjcie sobie pierwszą Madokę. Nie wiem, czy jest więcej, ale wydaje mi się, że tak. I on się chyba Kyuubi nazywał. Zobaczycie w kolejnych odcinkach, jak one sobie uświadamiają, czym są tak naprawdę. No to jest... Wcale nie jest nic takiego fajnego i mega fajnie jest to zrealizowane, bo normalnie Kyuubi ma chyba niebieskie oczy, a po tym jak jakby odkrywają, co tak naprawdę się stało, Kyuubi zaczyna mieć czerwone oczy. Widać, że powiedzmy jest nie, on nie, Kyuubi jest nie do końca zły, ale jest też nie do końca dobry, więc wydaje mi się, że całkiem spoko. Dobra. Czyli tutaj tak naprawdę dochodzimy trochę do sytuacji, w której mówimy o chorobach psychicznych, o depresjach, tylko że tutaj jest to pokazane jako, że w sercu nie ma emocji, co? My mamy magiczne wytłumaczenie medycznego problemu, co jest całkiem fajne w moim odczuciu. Czaj,
ムか。じゃあ今日はここまで。星名、大丈夫なの？病気なのか？それならいいけど。でも遅刻してても登校するあたりは真面目だよな。俺ならサボる、絶対。うん、無理はしない方がいいよ。気にしすぎなだけかな。悪いって言うほどじゃないと思うけど、確かに元気はなさそうだな。そっか、変なこと言って悪いね。調子が悪くなったら無理せず早退とかした方がいいぞ。結局最後まで授業を受けたな。体調は？ノスポカ。それがいいだろうな。あ、送っていってやろうか。Smutne, żeby odprowadzał cię facet. ヘラズ口が言えるなら心配なさそうだな。あ、気をつけて帰れよ。No i spotkamy Nena gdzieś. O. Hoshina-kun, dou ka shima? Sou desu ka? Hai, daijoubu desu.焦ってもどうしようもありませんから。それじゃあ、はい、なんで、それははっきりとして、どこか私に似ている気がしたんです。Dowiemy się czegoś nowego? Klasę widzę i te omotam, ale dokoka sen o hite. So desu ne. Omo ni wa zentai no funiki ga ichiban no riyu nan desu ga, sore demo aete kotaeru nara.表情でしょうか。楽しそうにしてる時でもどこか楽しみきれていないと言いますか。うん。No, do zobaczenia. I skoro skończyliśmy z Nene spotkanie, to również skończymy dzisiejszy odcinek. Powiem tak, fajne wytłumaczenie całego tego uniwersum. A co wy myślicie na ten temat? Mam nadzieję, że cenzurowanie tych gier nie stanie się jakimś standardem, tak jak w przypadku Sonohany, chociaż no, tam to było przegięte, a tutaj jest tak delikatnie, więc mam nadzieję, że mi się Power Dadsby nie przypierdolą do tego. W każdym razie dzięki wielkie za oglądanie. Jak zwykle zostawcie suba, zostawcie dzwoneczek, dołączcie do patronów kanału, rzućcie podziękowanie za ten odcinek, albo po prostu zostawcie lajka i udostępnijcie. Jak zwykle mamy playlistę w opisie. Możecie sobie zobaczyć wcześniejsze odcinki, żeby poznać historię całej tej sytuacji. Chociaż wydaje mi się, że w tym odcinku
poznaliśmy najwięcej całej opowieści, gdzieś nam się to wszystko w jakąś tam konkretną całość złożyło. Więc jak zapewne wiecie albo nie wiecie, w momencie, w którym wy to oglądacie, ja sobie pewnie spaceruję po jakimś szlaku, więc no, życzę wam miłego tygodnia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku za tydzień. Wtedy już będę z powrotem w swoim mieście. I tyle. Miłej zabawy. Obejrzyjcie sobie inne rzeczy, które będą publikowane na tym kanale. Na razie. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.